Seminarium to nie fabryka produkująca księży, ale miejsce, gdzie młodzi mężczyźni stają się żołnierzami Chrystusa. Wieczór pod Koloratką w Radiu Fiat. Zapraszają rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej oraz klerycy. Jesteś moim życiem, moim zdrowiem i wszystko w Tobie się udaje. Rozpraszasz mroki, gdy rano wstaję. O, 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 jest jak w niebie i śmiesz się do mnie, a ja do Ciebie. Światło rozpromieni Ciebie. Złożyłem w Bogu całą nadzieję. Odtąd i aż na wieki. Jezus jest mym Zbawicielem. Jestem pod Jego opieką i wszystko, wszystko w Tobie mogę. Ty jesteś moim życiem, moim zdrowiem. O, 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 jest jak w niebie, Ty śmiesz się do mnie, a ja do Ciebie. Światło rozpromieni Ciebie. Tańczę przed Bogiem w Jego radości. Podnoszę ręce bez cienia wrogości. Wybrałem Boga w pełni wolności. Poddaję serce Jego miłości. Tańczę przed Bogiem w Jego radości. Podnoszę ręce bez cienia wrogości. Wybrałem Boga w pełni wolności. Poddaję serce Jego miłości. Ze mną w studiu są dzisiaj kleryk Wojtek Biś. Szczęść Boże. Szczęść Boże i diakon Marcin Skornia. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Z Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie oczywiście. Będziemy dzisiaj rozmawiać o wspólnocie. O wspólnotach rozmawialiśmy. Różnych wspólnotach, które w ramach Kościoła działają, ale dzisiaj porozmawiamy o Kościele jako o wspólnocie. Co to dla Was oznacza? No, dla mnie przede wszystkim wspólnota to jest... Marcin. To jest takie coś, na przykład też miałem takie doświadczenie pracy, pracowałem na Zachodzie. Dla mnie zawsze, jak wracałem do domu, po tam jakimś dłuższym okresie czasu, no to wiedziałem, że tam ktoś na mnie czeka w tym domu. Dla mnie to była taka, no, taka pewność, że ktoś tam jest, no i wiedziałem, że tam w tym domu się też tworzy w pewnym sensie wspólnota. No i wiadomo, że pierwszym kościołem to właśnie jest rodzina. No i później no też to można przełożyć na kościół, nie? Idę do kościoła, bo wiem, że tam ktoś na mnie czeka. Tam jest Bóg. Znaczy Boga, wiadomo, można wszędzie spotkać, ale tam w taki sposób, taki specjalny, nie? Wiem, że idę do kościoła, spotykam innych ludzi, idziemy właśnie spotkać się z Bogiem, z Nim porozmawiać poprzez modlitwę, no i tam tworzymy wspólnotę, tak, można powiedzieć tak na chłopski rozum, tak.
Tak, i ta wspólnota także poza Kościół w sensie świątyni wychodzi, tak. Bo to nie jest tylko Kościół jako budynek. No, oczywiście i właśnie moje doświadczenie wspólnoty Kościoła wiąże się właśnie z doświadczeniem poza takim budynkowym Kościoła, bo dobrze pamiętam takie wyjazdy wakacyjne grupy młodzieżowej KSM-u, podczas których graliśmy w siatkówkę, oglądaliśmy mecze, pamiętam wtedy piłki nożnej, mieliśmy wspólne ogniska i oczywiście była też Eucharystia, modlitwa. I to było dla mnie takie pierwsze doświadczenie żywego Kościoła, że mam grupę osób, z którymi mogę modlić się, a potem iść zaraz i śpiewać piosenki przy gitarze, przy ognisku. I to było takie bardzo mocne doświadczenie dla mnie. Mhm, czyli to było, to jest tak naprawdę spędzanie czasu ze sobą przez cały dzień, dniami i tygodniami, robiąc te wszystkie rzeczy, które się w życiu robi razem, czyli jedząc wspólnie posiłki, tak jak powiedziałeś, nie wiem, grając jakieś gry, chodząc do kina nawet też, tak? Jeżeli idziesz z osobami, które są ci bliskie, jeżeli chodzi o wartości. Tak, myślę, że właśnie taka zwyczajność, normalność, codzienność jest bardzo ważną cechą takiej zdrowej wspólnoty. Myślę, że właśnie te różne takie rozrywki, jakieś rozmowy nasze na luzie prowadzą nas potem do wspólnej modlitwy. I na odwrót, ta modlitwa też prowadzi nas potem, żeby umieć tak zwyczajnie być ze sobą, zwyczajnie posiedzieć, porozmawiać. Czasem o jakichś tam błahych sprawach, bo no, wtedy też człowiek odpoczywa, to też jest potrzebne. To się uzupełnia. Oczywiście, to jest, no właśnie, tak, te dwa elementy są tutaj niezbędne. Gdybyśmy się zamykali tylko w murach kościoła, to tutaj byłoby według mnie takie troszkę niebezpieczeństwo, że nie byłyby tak naprawdę te relacje głębokie. Tylko byśmy tak, no, byśmy się modlili, to byłoby bardzo dobre, ale brakowałoby troszkę więzi między nami. No i z drugiej strony, jeśli byśmy tylko sobie pizzę jedli, prawda, i grali w coś, to też byłaby jakaś pustka, no bo nie byłoby w tym wszystkim fundamentu Pana Boga. No tak wiele osób żyje bez tego fundamentu, niestety. Mhm. Oczywiście. Czy to jest tak, że te grupy, te wspólnoty, czy wy jako też członkowie przecież tego ciała, którym jest Kościół, powinni nieść takie świadectwo, żeby ktoś, kto na przykład spotyka się z przyjaciółmi, żeby tylko jeść pizzę, żeby sobie tak zamarzył, a dlaczego ja nie mogę do nich dołączyć? Co oni takiego mają, czego mnie brakuje? Tak, ja tu też chciałem tak zauważyć, zaznaczyć, że na przykład, że też istnieje takie niebezpieczeństwo, tak tu było wspomniane o świadectwie, że sam jest tak, że dużo ludzi, też o tym tutaj Wojtek wspomniał, utożsamia wspólnotę właśnie z tymi murami, z tym budynkiem kościoła, z tym budynkiem świątyni. Natomiast tak, Wojtek wspomniał, są też wspólnoty, jest KSM, jest Oaza, wspólnota seminaryjna. Tylko ważne jest to, że czasami jest tak, że często żyjemy w tej wspólnocie, jesteśmy tak, w cudzysłowie, tak teoretycznie w tej wspólnocie, ale swoim świadectwem, swoim życiem, przykładem swojego życia, zachowaniem, jakby nie potwierdzamy tego, że jesteśmy w tej wspólnocie. Po prostu no, nasze zachowanie sam jest amoralne i my przez to, że teoretycznie należymy do tej wspólnoty, jednak nie dajemy przykładu. To jest wtedy antyświadectwo. Antyświadectwo, no i jak chcemy kogoś na przykład do tej wspólnoty przyciągnąć, no to niestety inne osoby obserwując nas z boku mogą, no możemy ich do tego zniechęcić. No tak, ale tutaj mówimy o czymś takim, co jest spójne. Kiedy to życie z Bogiem wpływa na nas w taki sposób, że niezależnie od tego, czy spotykamy się z ludźmi, którzy są nam bliscy, czy też jesteśmy w pracy, gdzie na przykład być może nie ma ludzi zaangażowanych w życie Kościoła i wtedy tam jesteśmy tymi świadkami Jezusa Chrystusa. Sam Jezus powiedział, gdzie jest dwóch albo trzech, którzy się gromadzą w moje imię, tam jest Kościół, tam jest wspólnota. No to jak być takim dobrym świadkiem Jezusa Chrystusa, nie stawiając sobie takich wewnętrznych granic, że załóżmy, no jak się spotykam z ludźmi, na przykład z Oazy, to jestem, wydaje się w porządku, tak, i tutaj ogromny cudzysłów, albo jestem w kościele, a wychodzę do innych osób, które na przykład do kościoła w ogóle nie chodzą, nie chcą mieć z nim nic wspólnego i wtedy pokazuję swoje inne oblicze. Co tutaj jest? Właśnie wydaje mi się, Wojtek, że to jest poważne wyzwanie dla nas, żeby umieć być człowiekiem wiary nie tylko w gronie tej mojej wspólnoty kościelnej, tylko żeby być też świadkiem Chrystusa w gronie wspólnoty, na przykład jakiejś tam zawodowej, w pracy,
czy w rodzinie. I wydaje mi się, że oczywiście łatwiej być świadkiem w gronie tej wspólnoty kościelnej. Tam jakoś wszyscy myślą podobnie jak ja, wszyscy nawet mówią podobnie jak ja pewnie, mamy podobne słownictwo, a w pracy, w rodzinie już troszkę to się rozmywa, prawda? Ja tutaj mam jakiś swój język, swoje pragnienia, swoje odczucia, a ludzie nie mają podobnych pragnień. Dobrze, a to gdzie widzisz takie miejsce spotkania? Bo mówisz tak, mam swój język. No to czy nie jest tak, że pewnych takich sformułowań, które są też charakterystyczne tak samo dla różnych grup zawodowych, ale także dla wspólnot, można na chwilę się pozbyć, zostawić je z boku. Przecież to samo można powiedzieć trochę inaczej, żeby kogoś po prostu nie zrazić, nie pokazać, słuchaj, ja jestem ze wspólnoty takiej czy innej i w zasadzie to ja jestem lepszy. Dopóki nie przyłączysz się do nas, to ja cię nie chcę znać i akceptować. No właśnie ta kwestia języka, myślę, że jest jedną z podstawowych rzeczy. Na początku myślę, że pierwszą rzeczą, od czego trzeba zacząć, to jest po prostu dialogować z kimś, normalnie rozmawiać w pracy, w rodzinie, żeby ci ludzie widzieli we mnie normalnego człowieka. Bo to wyjdzie po tym, że ja jestem we wspólnocie. No właśnie. I żeby wyszło to, że no, że to jest normalnie równy gość po prostu, tylko ma swoje ideały. I żeby to, że jesteś we wspólnocie, że jesteś w kościele mocno zaangażowany, żeby to wyszło, a nie żeby to był taki afisz na dzień dobry. Tak, że najlepiej założyć koszulkę, jestem chrześcijaninem, prawda? Tylko potem trudniej o wiele żyć tym po prostu i być w tej wspólnocie, bo według mnie to jest też kwestia takiej dojrzałości ludzkiej, że ja umiem być ludźmi nie tylko z tymi, którzy myślą tak samo jak ja, tylko umiem też być ludźmi, normalnie rozmawiać z tymi, którzy mają może troszkę inną hierarchię wartości. A tych jest bardzo dużo i to chodzi też o nich, żeby do nich dotrzeć. Kościół tak musi wzrastać, budować się, ale do tych ludzi, którzy Boga nie znają, bo nie znają, też trzeba docierać. Tak, i na początku właśnie przez bycie z nimi, przez normalne rozmawianie, przez zwyczajną rozmowę, wypicie kawy w pracy, w rodzinie, żeby, to jest ważne, żeby od razu się jakoś nie kłócić, bo czasami jest taka pokusa, żeby już tutaj wyskoczyć z jakimś tematem kościelnym, żeby już jakieś spory były, prawda? Bo kościół mówi to na temat in vitro, albo to biskup jest taki, a to trzeba na początku normalnie porozmawiać. Prowokujecie ludzi swoimi sutannami do tego, żeby czasami właśnie, tak jak Wojtek mówi, szukali zaczepki. Bywa tak czasami? Zdarza się tak? Trochę tak jak z tą koszulką. Jestem chrześcijaninem, to sutanna jest taką koszulką. Czasami są takie sytuacje właśnie, że ten strój bardziej też prowokuje może do różnych takich zachowań, takich nie do końca takich, no, takich spokojnych, ale tak Wojtek powiedział, że sami ludzie tak zaczepiają, bo na przykład mają jakiś problem i po prostu szukają jakiejś rozmowy. Nawet jeżeli to jest w formie zaczepki, to można wykorzystać. Tak, ale to też ważne jest to, żeby nie jakoś od razu jakiejś tam wielkiej teologii, żeby nie przekazywać, tylko po prostu często jest tak, że wystarczy, żeby tą osobę wysłuchać. Wiadomo, to też później się coś od siebie powie, ale no tak często ci ludzie mają jakieś tam wielkie problemy, przeżywają jakieś tam rozterki, no i po prostu sami chcą się tylko wygadać. A tak nie można tego zacząć, jakiejś wielkiej teologii, wielkiego moralizowania, bo to jest. No tak, i nastawianie się na jedną tylko rozmowę. Bo tak, jeżeli ten kontakt jest długi, tu myślę już o takim kontakcie, który będziecie mieć jako księża, na przykład z parafianami, że to nie będzie jednorazowe spotkanie. Właściwie nie można się na to nastawiać, że to będzie raz w roku podczas kolędy. No, najlepsza ewangelizacja jest przez relacje, według mnie. Bo jeżeli my będziemy tylko ich nauczali, pouczali, mówili, co mówi Kościół, powtarzali. To powiedzą tak, poczekają, aż za księdzem się zamkną drzwi i wrócą do swojego życia, prawda? A jeżeli jest relacja, no to wtedy nawet jeśli się ze mną będą nie zgadzali, to zawsze pozostanie to, no ale to jest jednak fajny ksiądz, że no dobrze przy nim być, prawda? I jednak zawsze my wtedy mamy większy autorytet, kiedy właśnie mamy relację z kimś. A jeżeli jesteśmy czysto tak zewnętrzni wobec kogoś, tylko mówimy, prawda, co sądzi Kościół, jesteśmy takimi przedstawicielami Kościoła, prawda, takimi urzędnikami. I tak naprawdę znają ludzie takiego księdza tylko z ambony na przykład. Tak. Właśnie ktoś tak ładnie powiedział, że prawdziwy autorytet masz wtedy nad kimś, kiedy tego kogoś kochasz. Jeżeli go nie kochasz,
to będzie taki autorytet przymusu trochę. On cię potem i tak nie będzie słuchał, kiedy ciebie nie będzie. Tak, bo jak nie ma tej relacji, to często nas ludzie utożsamiają z takimi typowymi urzędnikami. A tak przede wszystkim, no, ksiądz musi być człowiekiem, też zainteresować się jakimiś sprawami, problemami tych danych osób. No i tak, nie wiem, może też taka empatia, wczuć się w ten dany problem. Tak, no i nie z góry. Tak, tak. A my do rozmowy powrócimy już za chwilę. Anioł, co mnie krzyżykiem od diabła odgrodził kamień. Najstarszy, młodszy od milczenia, ten kto tego napotkał, z kim się musiał spotkać, choć wyszedł boczną furtką trochę od niechcenia. Barwiny chcą się zmarszczył, że deszczu nie będzie. Pani co dwa razy szaleje, raz kiedy kocha, raz kiedy siwieje. Nie do wiary, 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 nie do wiary. Oho, ile tego dookoła. A potem ucieka i wszystko wyznaczone, nie dalej, nie więcej. Ciało włócznią przebite, niewidoczne w chlebie. Tyle jest nie do wiary, by uwierzyć w ciebie. Tyle jest nie do wiary, by uwierzyć w ciebie. Tyle jest nie do wiary, by uwierzyć w ciebie. Tyle jest nie do wiary, by uwierzyć w ciebie. Nie do wiary, nie do wiary, nie do wiary, nie do wiary. Nie do wiary, nie do wiary. Oho, ile tego dookoła. Oho, 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 ile tego dookoła. Oho, 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 ile tego dookoła. Przypomnę, że dzisiaj ze mną w studiu są kleryk Wojtek Biś i diakon Marcin Skornia. Rozmawiamy o Kościele jako wspólnocie, poruszając temat, myślę, dla wszystkich kleryków z każdego seminarium bardzo ważny, czyli temat budowania tejże wspólnoty już wtedy, kiedy
poza seminarium wyjdziecie, bo teraz jest, też jesteście we wspólnocie i ten moment kształtowania się jako człowieka, jako kapłana też jest bardzo istotny, ale później wyjdziecie, tak? Będziecie mieć ogromny wpływ na ludzi, czy tego chcecie, czy nie. I to jest ogromna odpowiedzialność. Macie tego świadomość. Tutaj, Marcin, ty już jesteś na 6 roku i tak w zasadzie to już w blokach startowych trochę. Gdzie tak, no, szczerze powiedziawszy, zostało mi chyba 3 dni, bodajże do czwartku. Później są ferie, no i po feriach rekolekcje wielkopostne i po rekolekcjach idziemy już na praktyki duszpasterskie. Każdy już dostał przydział do swojej parafii. No i tam już będzie takie zetknięcie się już z takim prawdziwym życiem parafialnym, już tak pójdziemy jakby, że to można powiedzieć, na pierwszy front. No i tam już to tak można w pewnym sensie się tak zrealizować właśnie w tym życiu duszpasterskim, w życiu parafialnym. No i wtedy się okaże, jak się te jak wyobrażenia... Jak jesteśmy przygotowani do tej tak, pracy. Jak właśnie. Jesteście przygotowani, to po pierwsze, ale też jak te wyobrażenia, które każdy z was ma, bo na pewno ma, jak one będą w zetknięciu z rzeczywistością wyglądały, czy się ostaną, czy nie. Być może będą jakieś pozytywne rozczarowania na przykład, bo myślicie, że coś wygląda tak, a będzie wyglądało zupełnie inaczej, bo teoria albo podglądanie życia parafialnego, a praktyka to już jest chyba zupełnie coś innego. Na pewno każdy z nas idzie z takim entuzjazmem, z takim optymizmem na te praktyki. No wiadomo, że tak człowiek też tam idzie po to, żeby się w ogóle, żeby się nauczyć czegoś, po to ta praktyka też jest. No ale każdy jakoś tak, no na pewno coś od siebie, coś tam wprowadzi do danych parafian, do danych parafii coś pozytywnego, jakoś tam swoje, jakieś tam umiejętności, swoje takie pozytywne cechy, może też również i wady. No ale tak wszyscy diakoni tak mamy. Oczekujemy, ale też no wszyscy już na to tak naprawdę już czekamy na to już wyjazdy, na to praktyki. Naprawdę już tak jest taki moment, wszyscy tak już siedzą jakby na szpilkach. Jak długo trwają takie praktyki? Jeszcze w okolicach od 2,5 do 3 miesięcy. Mhm. Czyli tak naprawdę to jest trochę czasu, można się sprawdzić. Tak myśląc o takim, o tym, co mówił Wojtek i o tym, co ty, Marcinie, mówiłeś, o takim świadectwie, to ostatnio zetknęłam się w jednej z podczęstochowskich parafii z księdzem, który jest wikariuszem w tejże parafii i przez to, w jaki sposób przyciąga na msze święte dla tych najmłodszych, jak je organizuje, jak z nimi śpiewa, co robi, to okazuje się, że za tymi dziećmi paradoksalnie zaczynają przychodzić rodzice najpierw. I to wiem z opowieści jednej z mam. Najpierw przychodziła tylko mama, teraz tata zainteresowany. I to być może to jest też droga, prawda, do tego, żeby do parafian docierać. Tutaj chyba niespecjalnie wybrana, tylko tak się dzieje. Mhm. A czy w ogóle to duszpasterstwo dzieci to jest, tak nas uczy tutaj nasz wykładowca pedagogiki, ksiądz Przybylski, to jest najważniejsza rzecz dla Kościoła, ponieważ dzieci są szczególnie otwarte na Pana Boga, właśnie w wieku od 4 do 10 lat. Więc jeśli my to zaniedbamy, to potem już nam przepadną ludzie po prostu. Mhm. Dlatego to jest szczególnie ważne. Jeżeli my się zaopiekujemy tymi dziećmi właśnie, tymi małymi ministrantami, to jest szansa, że oni potem pozostaną. Będą mieli te fajne takie wspomnienia, że był taki ksiądz, z którym mogłem pograć w piłkę, który był dla mnie dobry. I nie chcę tego tracić. Tak. I, no właśnie, a swoją drogą też te dzieci często potem przypadają rodziców. To jest taka trochę dziwna droga. Kiedyś to... Ale jest. Ale kiedyś to rodzice ewangelizowali, może katechizowali bardziej swoje dzieci. Taka była droga. Kościół właśnie w średniowieczu na przykład nakazywało rodzicom przygotowanie dzieci do sakramentów. A teraz mamy troszkę już czasami na odwrót. To dzieci ewangelizują rodziców. Mm-hmm. Jakiś młody człowiek trafi do wspólnoty religijnej i potem nagle to mu się dziwią, prawda? Co on jakiś taki nagle dziwny się zaczął robić. Jakoś do kościoła często chodzi. Tak, a on nie mówi, ani nie robi nic dziwnego, prawda? Mm-hmm. Tutaj rzeczywiście tak to w życiu wielu osób bywa, które deklarują się jako osoby wierzące, jako katolicy, że to jest tak, najpierw jest chrzest, potem przez chwilę nic, potem są przygotowania do pierwszej komunii świętej, potem długo, długo nic, potem jest bierzmowanie pojmowane też bardzo często nie tak, jak być powinno, bo to jest bardzo ważny sakrament, a nie papierek, który do czegokolwiek upoważnia, a potem no to już właściwie dziękujemy, tak? No i jeszcze ślub, ewentualnie. No tak, taka firma usługowa. Prawda? Taka firma usługowa i takimi zrywami zupełnie kontakt z Kościołem, który też daje zupełnie zafałszowany obraz. Jak chcecie sobie radzić z tym
No, poszumowanie to często tak ludzie nazywają, że to jest oficjalne zakończenie przygody właśnie ze wspólnotą Kościoła. To jest tak, to jak było wspomniane, jest to też zafałszowany też obraz tego sakramentu, że tylko to się jest utożsamiane z papierkiem. A ważne jest to, żeby później też prowadzić, stara się prowadzić właśnie jakieś też katechezy dla tej młodzieży starszej, pracującej, studiującej się, jakieś katechezy, msze specjalne dla nich, żeby jakoś potrzebne są dla dorosłych też katechezy. Tak, żeby próbować jakoś przyciągnąć. No bo tak jest, no niestety później jest brzmowanie, później przychodzi do sakramentu małżeństwa, czy ludzie potrzebują zaświadczenia, żeby zostać ojcem chrzestnym, matką chrzestną, no i później sami też nie wiedzą do końca, po co to robią, tak, prawda? Tak, są takie roszczenia, no, że mi się to należy, a jak jest duszpasterz, zwróci uwagę, że no tutaj nie widzę w kościele, no to już od razu są takie fochy. No to ludzie też tak, no i też trzeba też uświadamiać na przykład o przymiotach danego sakramentu, czy tam małżeństwa, czy chrztu, jak jest na przykład małżeństwo jest niesakramentalne, a jest chrzest dzieci, żeby tak uczyć o tych przymiotach, o tych cechach tego sakramentu, żeby jakoś cały czas no, ludzi też przygotować do tego. No i też do tego zadane właśnie są te katechezy, te msze dla dorosłych. Powinny być właściwie przez całe życie, ale w ludziach nie ma takiej potrzeby, żeby nie wiem, szukać dalej. No, znaczy może teraz za dużego uogólnienia użyłam, ale w wielu ludziach nie ma takiej potrzeby. To jest chyba też zadanie was i wszystkich księży, żeby taką potrzebę wzbudzić w człowieku, bo przymus niczego nie da. To tak, to trzeba po prostu uświadamiać, tak. Tak, w jakiś sposób spokojny, tak starać się jakoś to przekazać, że to jest potrzebne, że no też jak jest taka teheza dla tych dorosłych, no to też ksiądz się też coś z tego, coś dla siebie bierze, też się coś uczy, nie? Bo są też różne świadectwa jakichś małżeństw, są różne problemy, ksiądz też coś, to nie jest tylko tak jednostronna nauka, tylko on też coś od siebie wyciąga. No tak, to nie jest też tak, że ksiądz w momencie wyjścia z seminarium przestaje się uczyć. A my do rozmowy wrócimy za chwilę. Ducha nowe serce. Już nie patrzę,
zostało mi z życia cel, to co najlepsze. Wracamy do rozmowy. Ja przypomnę, że ze mną w studiu diakon Marcin Skornia i kleryk Wojciech Piś z Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. O wspólnocie rozmawiamy, a ja teraz o tym dojrzewaniu księży chciałabym porozmawiać i przy tym temacie pozostać, dlatego że tak, Wojtek, to jest czwarty rok seminarium, jeszcze chwila przed tobą, natomiast Marcin to rzeczywiście już jest tak w blokach startowych, szósty rok, za chwilę samo większa odpowiedzialność. Samodzielne oczywiście w pewnym sensie, ale tak, już bez tej otoczki seminarium. Mówimy o dojrzewaniu ludzi wierzących, o tym, że powinniśmy sami dbać o to, żeby dojrzewać, wzrastać w wierze i to także, a może przede wszystkim, dotyczy księży. No tak, bo masz plan? Na po? Czy tak na razie takiego planu, takiego no nie mam, ale na przykład ludzie też, gdy ksiądz zgłosi jakąś naukę, czy nawet w kazaniach, gdy to nie jest autentyczne, gdy to... Nie uwierzą. Ludzie też to wyczują. No to widzą, że to jest jakieś, można powiedzieć, super kazanie z pamięci, jakieś tam cytaty różne, ale gdy to nie jest, gdy za tym nie przemawia postawa, życie, no to ludzie też widzą to, też to potrafią jakoś, no, jakoś tak odebrać w taki sposób negatywny, no i później się też zamykają. Antyświadectwo, to wracamy tak. Do tej spójności, która jest potrzebna. No tak mi się zdaje, na przykład, że najpierw no, muszę zacząć od siebie, a dopiero później, no właśnie, żeby starać się ludzi jakoś do Boga przyciągnąć. Myślę, że też ten proces ewangelizacji jest zawsze tutaj dwustronny. I teraz w kontekście nowej ewangelizacji często mówi się w Kościele o tak zwanym nawróceniu pastoralnym. No to znaczy, że księża też się powinni nawracać pod względem pastoralnym, pod względem tego, jak się prowadzi duszpasterstwo, ale jak, to znaczy z nowym entuzjazmem, z nową mocą, z nową motywacją, żeby już odchodzić od takiego działania akcyjnego na przykład, tylko żeby to robić z taką świadomością, że to sam Chrystus będzie działał przeze mnie, z taką wiarą. Każdego dnia i w każdym geście. I właśnie, i to o to chodzi, myślę. Samemu też nie mam jakiegoś planu na... No powiedzmy, że masz jeszcze chwilę czasu. Tak, jeszcze mogę, ale tak myślę sobie... Tutaj bardziej chodzi o ufność niż o plan, według mnie. No bo czy da się przygotować tak naprawdę danego księdza, danego kleryka na całe życie? To jakby Kościół jest tak dynamiczny, ludzie są tak zróżnicowani, mają tak różne problemy, że to naprawdę jest bardzo trudne. I trzeba po prostu... Myślę, że w trakcie się uczyć. No w trakcie ufam, że Pan Bóg będzie dawał mi tutaj siłę, moc, żeby jakoś być dobrym księdzem. Jeśli będę się starał, jeśli będę mu ufał, będę, co najważniejsze, starał, myślę. W oparciu oczywiście o Jezusa Chrystusa, bo własnym staraniem to wiele nie możemy. Oczywiście. Myślę, że to staranie to właśnie polega też na początku na codziennej modlitwie, na codziennym czytaniu Słowa Bożego, na takim dokładnym, na takim właśnie dobrym sprawowaniu Eucharystii. No jeżeli będzie ten fundament, to potem można będzie ruszyć już do jakiejś akcji. W seminarium o tyle jest prościej, że ten rytm jest w jakiś sposób ustalony, tak? A tutaj ta modlitwa, codzienna lektura, spotkanie ze Słowem Bożym, co najmniej, tak? To wszystko już zależy od człowieka, prawda? Myślę, tutaj w takim życiu już takim już na pełnych obrotach, to musimy sami się o to zatroszczyć, o tą modlitwę, o tą medytację, modlitwę brewiarzową. Tutaj też tak chciałem, tak sami mam takie wrażenie na przykład, że księdza się ocenia i rozlicza się po tym, ile on zbudował, ile on wyremontował, co on nowego kupił do kościoła, pod takim kątem właśnie gospodarczym. A mi się zdaje, że to jest też ważne, tylko to powinno być na drugim miejscu.
księdza właśnie się powinno rozliczać po tym, właśnie ile osób do kościoła przyciągnął, ile osób pomógł, osobom pomógł, a nie właśnie po takim gospodarczym. Bo tutaj jest takie później zafałszowanie tego prawdziwego powołania, kim ja jestem, czy jestem jakimś budowniczym, no mogę skończyć politechnikę, być inżynierem, no to mogę już nie iść, jestem na rynku, tylko iść w tym kierunku, a ja jestem no duszpasterzem, no jestem dla tych ludzi, a nie jakimś tam wielkim budowniczym. I też sam jest takie, no, takie też taka tendencja, no ja jestem dobrym księdzem, no bo ja zbudowałem kościół, ja jestem dobrym księdzem, bo ja zbudowałem jakąś kaplicę, ja zbudowałem plebanię, no ale dobrze, ale ile osobom pomogłeś odnaleźć Chrystusa? To się to widzę. Ja też tak mówię z tej perspektywy, no bo jeszcze, no jeszcze boisz się, człowiek, że ktoś ci po prostu każe stawiać plebanię. Człowiek jeszcze jest pełen ideał, wiadomo, życie też jest inne. Ale to dobrze, trzeba się tego mocno pilnować, żeby taka ufność, która jest właściwa dzieciom i ludziom młodym, żeby ona pozostała. Tak mi się wydaje. Bo może być piękny kościół, pięknie jak wyposażony, no ale może być pusty. To nie mogą być mury. Tak. Puste bez ludzi, którzy są na przykład smutni, albo kościół omijają z daleka. Ale można też te dwie kwestie połączyć. Można iść tutaj dobrym gospodarzem, takim stricte materialnym. Powraca cały czas to samo, pełnia. I właśnie drugą stronę, właśnie dobrym duszpasterzem. Tak, no oczywiście ludzie potrzebują też czasem takich zobaczyć coś, bo mamy nowe witraże, prawda? To widać szczególnie nawet z naszych zwykłych obserwacji na parafii. Kiedy ksiądz proboszcz wyjdzie i powie, że no, w tym roku zbudowaliśmy to, prawda? W przyszłym zbudujemy to, no to ludzie też się cieszą. Ale wiadomo, najważniejsze zawsze jest to, no żeby prowadzić do Chrystusa. Jednak to jest najważniejsze. Kiedy człowiek spotka Chrystusa, to już wszystko się wyjaśnia wtedy już. No tak, bo żadne miejsce nie będzie ważne, jeżeli do Chrystusa nie będzie prowadził. I wtedy też Pan Bóg pobłogosławi, że i w tą stronę. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie dzisiejsze. Przypomnę, że moimi gośćmi był kleryk Wojciech Biś i diakon Marcin Skodnia. Bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Resist the pain, the enemy that tries to kill the soul. The day it strikes, you have to know that I have died so you could have life. Breathe like you're mine. Don't be afraid. My perfect love casts out fear. Hold on to me, my dear. Foundations laid in me alone will stand strong through the storm. I am life you're so missing. Lies and past, these are betrayers kissing. Resist them, kill them, and burn them to the ground. Let your dreams become alive again. Wake up and fight. Destiny forgotten through the ages. Few made it through the first pages. But don't lose hope. See who's by your side. Betrayers kissing. Resist them, kill them, and burn them to the ground. Let your dreams become alive again. Pain and sickness go away. You were taken by the King of Light. And what makes you go is the crown of thorns. And what makes you flee is the light you see. When we're singing Jesus.
Seminarium to nie fabryka produkująca księży, ale miejsce, gdzie młodzi mężczyźni stają się żołnierzami Chrystusa. Wieczór pod koloratką w Radiu Fiat. Zapraszają rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej oraz klerycy.